Niemcy i Francja wołają: w imię Solidarności Europejskiej ratujmy Grecję, Greece. Grecję? Naprawdę? A jeszcze parę tygodni temu Merkel i Sarkozy grozili Grekom, że jeśli nie kupią niemieckich ubotów i francuskich fregat, to zablokują pomoc. No właśnie, a pomoc polega na tym, że oba te kraje udzielają Grecji pożyczek ze wspólnej kasy europejskiej, a więc i naszej, na zakup francuskiego i niemieckiego uzbrojenia. Grecy oczywiście tej forsy na oczy nie widzą, bo ona zostaje we Francji i Niemczech, gdzie Grecja kupuje broń. No, żeby daleko nie szukać, Niemcy potrzebują forsy dla Greków, żeby ci zapłacili za 6 niemieckich łodzi podwodnych, no, a Grecy musieli je kupić, żeby niemiecka stocznia w Hamburgu nie splajtowała, to kuźwa magia jakaś. Po jaki gwóźdź Grecji potrzebne jest więcej okrętów podwodnych niż mają dużo większe Niemcy, no. Rząd grecki będzie nimi uciekał do Rumunii, jakby co, pociąg z nich se zrobi, będą pokazywać za pieniądze. Przez te łodzie Grecja wtopiła i tonie, a Niemcy i Francja ratują Grecję, bo gdzie oni znajdą drugiego takiego głupiego, który będzie zaciągał u nich kredyty, żeby u nich tyle niepotrzebnego uzbrojenia kupować. Mamy być solidarni, żeby Francja i Niemcy zarobili. O, to jest ta magia Solidarności Europejskiej. Europa dwóch prędkości. Grecja pada szybko, reszta frajerów wolniej.